I przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia w godzinach od 18 do 19. Pośród spraw bieżących mieliśmy kilkanaście pism, które przyjęliśmy do wiadomości. Przygotowaliśmy kilka projektów uchwał. Dziękuję Pani Karolinie za współpracę oraz. Tu jest jedna sprawa dotycząca, którą Państwu chciałem przedstawić. Dotyczy pisma ze strony ZIKIT-u skierowane do dzielnicy. Dotyczy ulicy Podedworze na odcinku do Szpakowej. Tam jest ten odcinek ułożony z płyt betonowych, droga technologiczna, która jest otwarta dla ruchu kołowego. Tam ZIKIT się zwraca z prośbą do Rady Dzielnicy, żeby Rada znalazła pieniądze na wykonanie tej drogi. Tutaj komisja póki co sceptycznie podchodzi do tego pomysłu, uważając, że jest to zadanie miejskie, ale zadanie dzielnicy. No, Rada po prostu nie ma środków na wykonanie takiej drogi. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością komisji? Pan Przewodniczący Karnecki. Znaczy, te pytania chciałem Państwu powiedzieć, że na tamtej sesji właśnie wyrażałem zaniepokojenie, jeżeli chodzi o ten przystanek od Malborskiej pod szkołą. I dzwoniłem do ZIKIT-u i powiedzieli mi, że wszystko jest dobrze z tym przystankiem, to znaczy on między godziną, między 7 a 15 jest na żądanie, a w pozostałych godzinach, czyli przez cały dzień, kiedy tylko przejeżdżają tamtędy przez Malborską autobusy 107 i 104, powinien się zatrzymywać na żądanie. Wcześniej po prostu nie jest na żądanie. Ale dosłownie w zeszłą sobotę nadal kierowca się nie zatrzymał. Pasażerowie machali, według rozkładu jechał, powinien się zatrzymać, pokazał, że szkoła zamknięta, takie gesty. Znowu zadzwoniłem do MTK i do ZIKIT-u i powiedzieli, że tą sprawę dopilnują i załatwią. Także wszystko nie w dobrym kierunku, żeby przystanek, który się cieszy bardzo dobrym, można powiedzieć, wzięciem u pasażerów, odzyskał swoją renomę i zaufanie do tych instytucji miejskich, które odpowiadają za funkcjonowanie komunikacji. Natomiast druga sprawa jest taka, że byłem na spotkaniu po tym dniu, kiedy były takie opady deszczu i ulica Estońska była cała zalana wodą, tak, że na dolnej partii stworzyło się takie wielkie rozlewisko i potem wpływało wszystko tuż przy ulicy Malborskiej w dół, jakby taki głęboki rów. No i idąc właśnie tą ulicą do góry i potem wracając, zauważyłem, że byłaby możliwość uchwycenia tej wody i skierowania z ulicy Malborskiej wcześniej właśnie w tą taką jakby centrowinę, która jest zrobiona między, może Państwo kojarzycie, między tym starym stawem, a tym właśnie przejściem, nazwijmy to przez ten Park Duchacki. No i po mojej interwencji następnego dnia przyjechał pan kierownik z ZIKIT-u razem z odpowiednim inspektorem i uradzili, że rzeczywiście jest możliwe uchwycenie tutaj tej wody, skierowanie, żeby nie tworzyło się już takie rozlewisko. I podeszliśmy również w górę, w stronę bloku, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że na całej długości ulicy Estońskiej, kiedy jest spadek na terenie spółdzielni, jest jedna kratka ściekowa przy drodze, ale ona jest tak umieszczona, że poniżej dwie płytki są obniżone i cała woda płynie obok potokiem, tak się można powiedzieć, że potokiem obok tej kratki i płynie dalej już w drogę estońską, która jest w zarządzie ZIKIT-u, czyli jest tą drogą publiczną i tam się właśnie rozlewa potem na dole. No i oni powiedzieli, że jest to działanie ze strony spółdzielni niewłaściwe, pod tym względem, że był remont tej drogi i nie powinna ta woda deszczowa być wypuszczana z terenu spółdzielczego, no i ma być tam interwencja w tym kierunku. No i oczywiście też była wielka dyskusja na naszej Komisji Infrastruktury, jeżeli chodzi o ulicę Estońską, dwoma względami. Jedna rzecz, no to bardzo by polecali ci pracownicy z ZIKIT-u, aby ująć w planie remontowym ulicę Estońską, ponieważ jest tam ta możliwość zagospodarowania tego parku, ale no niestety nie czarujmy się,
że jest to ulica, przy której nie ma budynków, nie ma mieszkańców. Na tym etapie, na tym odcinku, co można byłoby robić. No, w związku z tym, no, nie ma społecznego poparcia. Jak była przy innych ulicach, tak tam nie ma. No i jest problem, bo ulica jest bardzo ważna. Ja tutaj idąc dzisiaj około godziny pierwszej naliczyłem 8 samochodów, które jechały na górę. To po prostu jest ruch. I teraz tam można stworzyć ciąg również z chodnikiem, także i dla pieszych. I odpowiednią szerokość uchwycić, ale nie chodzi o to, czas swoich. No dobrze, tylko że ja tutaj muszę się odwołać do szanownej rady. Tak, szczegółowe rozpatrywanie było wskazane na komisji. To nie chodzi o szerokie rozpatrywanie, tylko proszę nie komisję, tylko właśnie Radę Dzielnicy, aby wsparła mój postulat, aby ta ulica znalazła się na liście rankingowej, ponieważ mój postulat nie znalazł poparcia na komisji. Gdyby znalazłem, o tym teraz nie mówię. To jest jedna. Dzisiaj list rankingowy nie uchwalamy. No nie, ale mam nadzieję, że może tą drogą tutaj też się uda. No właśnie. I druga rzecz, jeżeli chodzi o ulicę Stolską, była pewna dyskusja i wbrew temu, co mówią radni na Komisji Infrastruktury, nie jest prawdą, że jak ulica jest w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, to spółdzielnia może łamać prawo i tworzyć tam parking. Nadal twierdzę, że nie może tego parkingu tworzyć i to, że utworzyło, było bezprawne. Tak jak na przykład na trawnikach spółdzielni nie można posiać i hodować marihuany. Tak samo nie można na chodniku postawić znaków pionowych, że jest tam parking i będą sobie stały samochody. To, że jest ulica wewnętrzna, nie znaczy, że można robić to się w związku z tym nadal postuluję i zwracam się do pana przewodniczącego i do zarządu, aby wystąpił do odpowiedniej służby policji, aby zbadał tą sprawę, dlaczego na łuku ten parking powstał i doprowadzić do tego, aby został zlikwidowany. To wszystko na ten temat. Dziękuję. Proszę państwa, pan przewodniczący stanu. Dziękuję bardzo. Szanowny panie, szanowni panowie. Proszę państwa, ja tutaj cieszę się z jednej strony z decyzji Komisji Infrastruktury, z drugiej strony tak. Ten kawałek ulicy, bo chodzi mi o kawałek ulicy, przedłużenie Bochenka i Szpakowy, jest potrzebny. Ale z drugiej strony cieszę się, że Komisja taką decyzję podejmuje, ponieważ muszę zwrócić uwagę, co się tam dzieje. Tam jest sytuacja taka, że tam znowu działa kadejraba, która próbuje odwłaszczyć teren. Znaczy w tym zasadzie tam nie zależy na tym. Oni czekają, żeby była sprawa podobna jak na ulicy Bochenka. Żeby tą drogę wybudować, a wtedy będą chcieli odszkodowania. Druga sprawa, tam na rogu Bochenka i ulicy Podedworze, znaczy raczej Szpakowej Podedworze, powstaje ogromny budynek wielorodzinny budowany przez pana Hermana. I teraz jest sprawa taka, ZIKIP wziął pieniądze od pana Hermana za rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. No to ma pieniądze na to, żeby zrobić. I to jest nieeleganckie, że występuje się do Rady, żeby jeszcze dała pieniądze na to, co już ktoś zapłacił. Dlatego bardzo się cieszę, że Komisja czuwa i proszę dalej czuwać w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze odnośnie działalności Komisji Infrastruktury chciałbym zapytać? Rozumiem, że nie. Pan przewodniczący sprawozdanie na tym zakończył.